Młode kobiety od polityki odciągnąć może wiele rzeczy. Moda, filmy, seriale, muzyka. Domyślamy się, że kampania mówiąca wprost o głosowaniu może zostać świadomie pominięta. Skoro jej wybór to nieinteresowanie się polityką, uznaliśmy, że najpierw musimy zdobyć jakoś jej uwagę. Zadaliśmy sobie pytanie, co by było, gdyby kobiecego głosu zabrakło dosłownie. Na tej podstawie powstała kampania Bez głosu, bez sensu. Zaczynamy tam, gdzie są już dziewczyny w tym wieku, czyli na przykład na Spotify'u. We współpracy z czołowymi młodymi artystami i artystkami tworzymy playlistę na platformie. Dziewczyny widzą znane nazwiska, wykonawcy klikają w utwór i słychać tylko muzykę. Jeśli artyści nagrywają w duecie, słyszą tylko partie męskie. Żeński głos zostaje całkowicie wycięty. Na końcu piosenki wokalistka jednak odzywa się, tłumacząc, że tak jak ten kawałek. Bez jej głosu jest bez sensu, tak wybory bez twojego głosu też nie mają sensu. Uznaliśmy, że znana piosenkarka obecna w życiu dziewczyn i słuchana na co dzień przemówi do nich najskuteczniej. Puszczamy te piosenki również w znanych stacjach radiowych, aby dotrzeć do nich jeszcze szerzej. Jednocześnie w różnych miastach w Polsce na ulicach pojawiają się interaktywne billboardy. Widzimy na nich influencerkę, która gestami pokazuje na ikonkę przekreślonego głośnika, sugerującego wyciszenie i na suwak głośności poniżej. Namawia, by przesunąć go i oddać jej głos. Teraz może wytłumaczyć, że tak jak ten billboard bez jej głosu nie ma sensu, tak wybory są do niczego bez twojego głosu. Podobny mechanizm możemy również wykorzystać w wyciszonych Insta Stories, wykorzystując do tego najbardziej wpływowe dziewczyny. Dziękujemy. Dziękuję.